To, co chcemy zrealizować na polskim rynku, to jest wsparcie małych, średnich przedsiębiorstw w aspekcie zbierania danych, które są niezbędne do raportowania ESG, które po pierwsze są wymagane przez ich partnerów biznesowych, ale też oni muszą zbierać od swoich kontrahentów, którzy są w ich łańcuchu dostaw. I tego dotyczył panel, w którym dyskutowaliśmy, jak możemy wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w tym aspekcie. Przede wszystkim jest to edukacja. Musimy nieustająco uświadamiać, że ta fala już nadchodzi, że musimy się na nią przygotować, że wiele krajów europejskich znacząco nas wyprzedza. W związku z tym, dbając o dochody naszych przedsiębiorców, musimy im uświadomić, że muszą te dane zbierać, że muszą umieć je ocenić, że muszą je dostarczyć do swoich kontrahentów. Inaczej grozi im to, że wypadną z łańcuchów dostaw. I to jest olbrzymia odpowiedzialność, która przede wszystkim ciąży na szefach łańcuchów dostaw dużych firm, bo to one mają moc sprawczą, żeby przeanalizować wymogi, wyciągnąć wnioski, a znając też swoich kontrahentów, dopasować przekaz do uczestników swojego łańcucha dostaw. I to jest projekt, który nie jest możliwy do zrealizowania przez pojedynczą firmę. Dlatego też dyskutowaliśmy, na ile organizacje zewnętrzne od przedsiębiorców, czy to stowarzyszenia, czy NGOsy, mogą w jakiś sposób ten proces wesprzeć. Wchodzą oczywiście do tego równania firmy komercyjne, które dostarczają rozwiązania płatne, ale rozwiązania, które potrafią standaryzować to zbieranie danych. I co więcej, potrafią w oparciu o te ustandaryzowane dane wyciągać wnioski, przedstawiać standing w obszarze ESG przedsiębiorstwa, który może być potem przez to przedsiębiorstwo wykorzystany w swoich kontaktach biznesowych, czy to z instytucjami finansującymi ich działalność biznesową, czy też ze swoimi kontrahentami, którzy coraz większy nacisk kładą na to, żeby współpracować tylko z tymi, którzy mogą się wykazać dbaniem o środowisko, dbaniem o aspekt społeczny i dbaniem o aspekt governance. Kontrahenci, chcąc pozostać konkurencyjnymi i nie dać się wypchnąć z łańcuchów dostaw swoich partnerów biznesowych, będą musieli oprzeć się na jakimś wzorcu. I tu pokazuje się waga standaryzacji. Unia Europejska pracuje nad takimi wytycznymi dla małych i średnich przedsiębiorstw, w jaki sposób dane powinny zbierać i raportować, mimo że nie są regulowane. Ale znowu, to jest pole dla innych przedsiębiorstw komercyjnych, które te zalecenia potrafią skodyfikować, zaszyć w jakichś rozwiązaniach informatycznych i udostępnić przedsiębiorcom po to, żeby ich wysiłek związany ze zbieraniem, z zaraportowaniem, z oceną tych danych był minimalny, ponieważ rachunek ekonomiczny jest bezwzględny. Tak? Duży wysiłek finansowy może niektórych bardzo zniechęcić do tego, a w konsekwencji wypadną z łańcuchów dostaw.